Według oficjalnych danych rządowych w Turcji inflacja w czerwcu wyniosła 78,6% rok do roku. Jednak z danych niezależnej grupy badawczej ENAG ta inflacja wyniosła 175,6%. Wow! Przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin zagroził Stanom Zjednoczonym odebraniem Alaski, twierdząc, że tak samo jak Ukraina jest to rosyjska ziemia. 4 lipca cena energii elektrycznej była najwyższa w historii w Unii Europejskiej, do tego najwyższy poziom osiągnęła w Polsce, prawie 2,5 tysiąca złotych w przeliczeniu na złotówki za 1 MWh. I nie jest to jeszcze cena ostateczna. A jak wiemy, cena energii będzie się przekładać na wszelakie koszta, jak cena produktów, usług i koszt naszego życia. W 2027 roku wygasa koncesja na obsługę odcinka autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Minister infrastruktury zapowiedział, że koncesja nie będzie przedłużana, a państwo weźmie odpowiedzialność za obsługę tego odcinka. Jak tam matura u was w tym roku? Tak samo jak tutaj?